Cześć, witajcie, z tej strony Esprit, was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej dynamicznej gry MMORPG Margonek, przypomnę, 6 profesjami. Na samym starcie nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz oczywiście suba z komentarzem, ponieważ wtedy uśmiech na twarzy się pojawia tak samo jak tutaj, gdy jesteśmy na Demonisie, na świecie oczywiście Dream. Trochę mnie nie było. Delikatnie biorę winę na siebie, ale nagrywamy, jestem tutaj z wami. Są 18 urodziny Margonem, 18 lat ta gra skończyła. I teraz, moi drodzy, jeszcze, to już pewnie widzicie w tytule, że jest loteria, ale dodatkowo pokażę wam taki myk. Wchodzicie sobie w aktualności, nie w aktualności, w premium. Mam kod, wpisujecie 18 urodziny z dużej, urodziny, klikacie OK i patrzcie, co tutaj macie. TP, skrzynkę smoczych kowali, co to jest? Jakieś gówno z Demonisa. Dalej, błogosławieństwo zdobycia punktów z walki, no i same tutaj takie ciekawe rzeczy, więc wpiszcie to sobie. Teraz ja idę na E2, na której stoję. Ogólnie stoję na Bergemonie od jakiegoś czasu. Sam zlotałem jakiś czas temu tutaj pierścień, ale ostatnie 2 tygodnie to tutaj jedna legenda za drugą leci. To jest tylko na rok kamień, więc jego sobie damy gdzieś tutaj między te wszystkie teleporty. Niech on sobie tutaj leży. Prawdopodobnie nie skorzystam z niego nigdy, ale niech sobie będzie. Błogo sobie pewnie przerzucę, ono jest na zawsze, zwiększa ilość zdobytych punktów doświadczenia o 60%. Z tego co wiem, ten kod możecie chyba użyć tylko jeden raz na całe konto, więc tak to się ma. Tutaj są blankiety na strój, pył astralny, wywołanie sklepu, czyli takie pierdółki. To też sobie gdzieś tutaj na sam dół dam koło tych dziwnych rzeczy. Otworzę sobie doskonałą skrzynię tych kowali. No liczyłem jednak na legendę tutaj, nie ukrywam. No ale dobre i hero. Ja w ogóle na ten moment ulepszam sobie właśnie zbroję. Więc o takie herko, jak widzicie, trochę tutaj daję. Na przykład względem tych pozostałych ryjków. Tutaj te zwyklaki również możemy sobie wepchać. I mamy już trochę ulepszone. No fajnie, jakby już na trójkę to było. Na piątkę mam ulepszony ten hełmik. Później po zbroi prawdopodobnie będę ulepszał pierek albo naszyjnik. EQ jest cały czas tutaj, że tak powiem, w trakcie realizacji. To znaczy nie zmienia się tu od wielu miesięcy już nic. Ewentualnie czasem sobie robię naszyjnik, daję sobie ten i daję sobie podwójne KO, albo robię sobie klątwę, albo jakieś takie tutaj różne szachermacher, ale no na razie sobie leży tutaj. Głównie w sumie stoję tutaj na dwójce, nie gram jakoś za bardzo. Tutaj w ogóle ten pył astralny sobie możemy w kamień dać tutaj ten teleportujący, tylko że on działa już tylko 60 dni, co? On nie był tutaj na stałe. To w takim razie dam sobie go w coś innego, na przykład no na Agietriadę to akurat jest głupie. Dobra, to może na razie niech sobie to po prostu tutaj leży i czeka. Teleport sobie przerzucimy. Dobra, możemy się stąd w ogóle zmyć. Wrzucić to sobie tutaj do depozytu wszystko ładnie. I rozpocząć część, która prawdopodobnie interesuje was najbardziej, czyli loterię. Wiem, że lubicie. Ja też. O, ogólnie jeszcze, jak już tu jesteśmy w moim depozycie, pochwalę się wam, co mi tutaj o kolosach coś piszą, nieważne. Pochwalę wam się, patrzcie. Jednego dnia. Co jest? Chciałem. Czas wynajmu. Ej, mi. Depozyt muszę opłacić. Nie chcę go powiększać. Chcę go opłacić. O, no to ładnie. Wczoraj mi się depozyt skończył. Jednego dnia udało mi się wylotać tutaj rękawice. 6. A na drugi dzień już udało mi się wylotać naszyjnik, więc mam dwie legi takie, tak zwane luźne. Prawdopodobnie zostaną albo przekute na jakąś esencję, albo coś z nimi tutaj innego zrobię. Ale to nie o tym. Tutaj sobie te wszystkie
te wszystkie rzeczy sobie tutaj gdzieś powrzucam. Mam dużo kulek. Jak grasz na Dreamie i chciałbyś kulkę, na przykład jesteś nowym, raczej ostatnio była rekrutacja z parę miesięcy temu, ale jeżeli jakimś cudem nie masz kulek, a chciałbyś, to napisz, z chęcią ci dam. Bo mam ich dużo, już ich nawet nie zbieram. Tu jeszcze mam u siebie parę. Na STS już teraz nie leci tak dużo jak kiedyś, ale ciągle mi lecą z Bergamony na przedsionek. To nieważne. Pójdziemy sobie na mapkę eventową. Nie wiem dokładnie, jak się tam idzie, ale będziemy tutaj eksplorować. O, to jest za darmo. Przyda się. Możemy co prawda te skrzynki kupić tutaj, ale to nie ma takiej zabawy jak na mapie eventowej, więc odbieramy sobie tutaj srebrną ćmę i pyk, teleportujemy się. Prawdopodobnie zaraz się tu zacznie jakiś quest, tak żem czuł. Tutaj sobie to muszę wyłączyć. Dobra. I nawigację też sobie muszę z tego wyłączyć, mnie to będzie bardzo irytowało. Gdzie tutaj były zadania, questy są tutaj. Dobra, wyłączyłem to. I co? Pora tutaj na eksplorację tego super miejsca. Tu jakiś Nergal się pojawił, siema. Tutaj dokonujemy loterii, czyli kupujemy te wszystkie rzeczy. Zaraz się tutaj przejdziemy. Tu możemy szczura sobie walnąć, ale nie takiego jak myślicie. Tutaj możemy kupić sobie za złoto teleporty. Najdroższy banan, czyli lek, miks z pełnym lekiem. Pojedyncze, tu jakieś zwykłe przedmioty, a tutaj teleporty. Do tajemniczej siedziby na przykład portu Tuzmer z radzieckiego przejścia, warczące osuwiska na przykład. Ale nas to nie interesuje, tu jest tancerka jakiś, tu ogólnie questy. Quest na pewno macie, czego ja to zaatakowałem, quest na pewno macie rozpisane na forum, tam sobie możecie zrobić. Ja ogólnie jakoś chyba dużo nie kupię, myślałem o trzy takie, symbolicznie, bo to wiadomo, loteria, ale fajnie też sobie coś tutaj takiego ogarnąć, szczególnie, że to są 18 urodziny Margona, więc okazja nie byle jaka. Ogólnie tak jeszcze gadając, to 15 marca jest spotkanko w Krakowie, organizowane przez Garma, więc jeżeli mieszkacie w Krakowie, macie gdzieś blisko do Krakowa, to możecie wpaść. Ja raczej będę. Możemy sobie zbić pionę, możemy sobie pogadać. Możemy się napić piwa, czy też drinka. Prawdopodobnie drinka, ale no nieważne. Dobra, po co o tym mówię? Link macie na forum i na stronie głównej. Akceptuj. Zaczniemy od heroicznego. Więc moi drodzy, pierwszym naszym kuferkiem Szczęśliwca 2 będzie duża paczka pyłu i przywołanie na kolosa. Nie jest to potrzebne, ale to nieważne. Teraz legendarny. Będziemy tak mieszać. Z legendarnego lecą nam jeszcze więcej przywołań na kolosa, które są nam niepotrzebne. Ucieczka z walki i leczenie w walce. No, nie zaczyna się dobrze, ale mam nadzieję, że machina się rozkręca. No, rozkręciła się jak ta kula urodzinowa. Okazjonalny suwenir upamiętniający wspólne świętowanie 18 urodzin Margonem. Ale był ubaw. Był ubaw, macie rację. Teraz legendarny. Ej, nic ciekawego mi nie leci. Wykrywacze mi poleciały, tu kiedyś sobie jakiś odcinek z tego skleimy, ale tutaj no słabo na razie. Liczę tutaj na jeszcze jakiś łód szczęścia. Dobra, prawdopodobnie napisało się to na klanie. Oczywiście, że się to napisało na klanie. Zwój obniżenia wymagań? Myślałem, że to jest ten. O lol. Myślałem, że to jest ten smoczy. No, jak to się nazywa? Ten smoczy zwój z 5 użyciami. No dobra. Więc dycha się zwróciła. Ostatni legendarny. Zwróciło się trochę mniej. Exp. Co to jest za skrzynia? Kliknij dwukrotnie, aby uzbrojenie dla swojego chowańca i kuferek kuponów. Ej, dobra, to ja sobie doładuję to w takim razie i tutaj jeszcze coś może zakupię. Stać mi będzie na 2, 2, 1. No dobra. Możemy kupić. Zostanie mi tutaj całe nic. Ale no jak się bawić, to się bawić. Tutaj już lepiej, bo jest ucieczka i wykrywajka.
A tu? No kurde. Ochrona żywiołów, błogosławieństwo i kuferek jeszcze jeden. Takie mi się tutaj podobają. 10 użyć. Z ochroną żywiołów chyba nie mam tego. Mam z oślepką, cebekiem, ostatnim, klątwą, dotykiem, ostatnim, cebekiem. Tu jest oślepka. Faktycznie nie mam takiego. Ciekawie. O kurde. To będę miał tego trochę więcej. Cały klanowy im tutaj zaspamie, ale nie interesuje mnie to. Tych ucieczek bardzo dużo mi tutaj leci. 500 smoczych łusek. Zostało mi jeden idealnie. Będzie mnie stać teraz na kupienie sobie jeszcze heroicznego. Na heroicznego. I będę miał jeden heroiczny i jeden legendarny. Dobra, zacznijmy tym heroicznym. Nowoczesna rzeźba. Masz w rękach nie byle dzieło sztuki. Oj. Krypta bezcennych jest w ogóle 180. Nie wiem, czy jest szansa tam jakoś zdążyć. Nie ma co na to iść. Dobra. I znowu błogo. Bardzo dużo tych błogosławieństw. 30. Aż mam nadzieję, że je można dzielić i przechować przez depozyt. Aż uderzyłem w mikrofon ręką. Przepraszam bardzo. No dobra. Więc loteria. Loteria chyba udana. Podsumowując, mamy zwój obniżenia wymagań, mamy jakąś skrzynię. Ja w ogóle muszę zobaczyć, co to jest. To są maskotki. To są maskotki. Ja miałem kiedyś taką maskotkę, ona w depo prawdopodobnie leży. Prawdopodobnie wymienię to sobie na smocze, na te. Wymienię to sobie na... dwa miejsca są na... w krypcie bezcennych. Krypta bezcennych to chyba będziemy musieli z tchu zaliść. Spróbujemy, może zdążę. Może zdążę. Przynajmniej tu kiedyś była krypta bezcennych. Nie, teraz jest to gdzieś tam chyba. Kaplica? Nie. Czekaj, może uda mi się tam jakoś do... A stąd by nie było... Oczywiście, że byłoby szybciej. Tylko to jest ile? P2... Czekaj, P2 jest 1. Dobra. Tutaj idzie ziomeczek. Może mi się tu uda zdążyć na tego... na tego herosa. Chyba, że jest tam dycha, to się nie uda mi zdążyć. 9. Ty, jestem 10. No, to jeszcze ubijemy sobie herosa w takim razie. W takim razie ubijemy sobie jeszcze herosa 180. No i z niego leci o, takie o. Nic na mnie, nic na mnie. Może jakiś heroik mi się uda złapać, bo jakiś profy nie będzie. Ale wątpię, żeby mi się udało. Nic mi się nie udało złapać. No, ale biłem herosa. Biłem herosa. Ogólnie no, nie szukam ich tutaj za bardzo. Ale... ale fajnie. No, udało mi się zdążyć. Dużo tutaj rzeczy ciekawych mamy. Na pewno kuferki kuponów powymieniam sobie na jakieś ciekawe tepeki. Te elfy, kołysanki, diabelskie struny prawdopodobnie pójdą pod... pod wymiankę. Kuferek z blankietami na strój też pójdą pod wymianę. Zwój zbiega, może zostawię. No a jak dobijecie, moi drodzy, tutaj o 100 łapek. 100, ustalmy 100, że w momencie, kiedy pod tym odcinkiem będzie 100 łapek w górę, ja któregoś pięknego wieczoru czy nocy zrobię wam wykrywacze herosów. Mam już teraz tyle, w sumie mogę się z moim zastem Maćkiem zgadać tak, że zrobię i sobie będziemy to bić jakoś. No poogarniamy to jakoś tutaj, żeby było dobrze. Więc jakbyście chcieli zobaczyć, to jak najbardziej. Tutaj tych błogosławień sobie w sumie tak podzielę, 20 pewnie dam na inne postacie. Resztę sobie gdzieś zostawię. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że wam się podobało. Postaram się coś wam jeszcze tutaj nagrywać częściej. Nie chcę też wam obiecywać nie wiadomo czego, bo różnie to u mnie jest z regularnością. Ale... o! Fajna legenda. Ogólnie pasowałoby mi mieć taki hełmik na 300, ale... wchodzę tam właśnie tylko głównie po to, żeby bić te... żeby bić... kolosa i nic więcej. Nawet na dwójce tam żadnej nie stoję. Ale...
fajnie to wygląda. No, postaram się coś nagrać, być może jakiś live się pojawi. Zachęcam was do zaobserwowania sobie po prostu mojego Instagrama espaceking. Tam informuję, jak coś się pojawia. Czasem udostępnię coś śmiesznego, czasem nie, czasem coś boomerskiego, bo jestem już starym dziadem. Więc jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subika, wpadajcie na Instagrama i możecie pisać komentarze, gdzieś tam pewnie w następnym odcinku je przeczytam. Więc trzymajcie się, dużo zdrowia, nara!